Oto Józef. Józef jest wiatrakiem, który uważany jest za jeden z najpiękniejszych w Polsce. Ale jest też numerem jeden na szlaku wiatracznym w Wielkopolsce i to właśnie tutaj, w Rydzynie, zaczynamy naszą przygodę. Zapraszam. Kiedy dowiedzieliśmy się, że dostaliśmy się do finału piątych turystycznych mistrzostw vlogerów i że mamy promować jakąś ciekawą, nietypową atrakcję w województwie wielkopolskim, naszą uwagę zwrócił szlak wiatraczny. Przed wyjazdem zaopatrzyliśmy się w mapę wielkopolskiego szlaku wiatracznego, ale już po kilku przystankach widzimy, że niektóre obiekty ominiemy, kilka dodamy od siebie i wyjdzie nam całkiem ciekawa trasa. Mało kto wie, że spośród 20 tysięcy wiatraków, które niegdyś działały w Polsce, aż 12 tysięcy znajdowało się właśnie w Wielkopolsce. Ten region uznawany był w tamtych czasach za zagłębie wiatraczne całej Europy. Nasz kolejny przystanek to wiatrak w Starkowie. Jest on już dość mocno zniszczony, ale to dobra okazja, żeby podejść trochę bliżej i zobaczyć, skąd brała się ich nazwa. Bo większość wiatraków, które mamy w Wielkopolsce, to tak zwane koźlaki, a nazwa brała się od kozła, na którym były osadzone. Wiele napotkanych na szlaku wiatraków jest w słabej kondycji, ale na szczęście nie wszystkie. Część z nich została odnowiona i przerobiona i pełni różne funkcje, co będziemy pewnie mogli zobaczyć jeszcze na szlaku. A te w miejscowości Brenno zostały dostosowane i przerobione na obiekty noclegowe. Ale chętnych jest tak dużo, że nie kończymy tutaj dnia. Dotarliśmy do Wolsztyna, który znany jest z parowozowni, ale my zostajemy przy tematyce architektury drewnianej, dlatego odwiedzamy skansen. Okazuje się, że skanseny i muzea są w poniedziałki nieczynne, akurat mamy poniedziałek, ale pani tutaj z kasy jest na tyle miła, że otworzą dla nas wiatrak specjalnie, więc do wiatraka będziemy mogli wejść do środka. Dotarliśmy pod wiatrak i mamy tutaj krótki opis działania wiatraka, ale pierwsze zdanie mówi, że zasadniczo wiatrak jest na tyle złożoną konstrukcją, że należałoby porzucić wszelkie próby jego prezentacji. Spróbujmy. Zacznijmy od podstawy, czyli od tego, że ten wiatrak nazywa się koźlakiem. Takich koźlaków, tego typu wiatraków jest najwięcej w Wielkopolsce, a nazwa bierze się od ich właśnie podstawy, czyli od konstrukcji nieruchomej, którą możemy tu właśnie obejrzeć. I to ten fragment jest nieruchomą częścią wiatraka, a cała reszta ustawiana była przez młynarza w kierunku wiejącego wiatru. Do tego służyły dwa elementy. Przede wszystkim taki kołowrót zwany babą, zaopatrzony w łańcuch. On był wyciągany i tu na zewnątrz, wokół wiatraka, były powbijane paliki, o które baba była klinowana. Następnie łańcuch był zaczepiany o taki dyszel i ściągany tym kołowrotem w odpowiednim kierunku. Mieliśmy szczęście, bo akurat przyszli panowie poruszyć wiatrak, żeby się nie zastał. I dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak on się właśnie porusza i mieliśmy małą demonstrację. Dobra? I tym leptem. Dobra? Dobra? Kamy, tak? Nie. Damy radę czy nie? No, nie, on by to pomógł. Nie, nie, nie. Słuchajcie, bo to jest tak, że jak jest wilgoć, to wszystko się zastoi. Wiesz? Pan wziął babę i będziemy próbować obrócić wiatrak. No, no. Pikuś! Widać różnicę, nie to co bez baby. Nie? Pikuś! Otwieranie lub zamykanie lotek na śmigłach wiatraka powodowało jego jednostajną pracę przy różnych prędkościach wiatru. Dzięki temu śmigła wiatraka oraz kamienie młyńskie pracowały z jednostajną prędkością i ziarno nie ulegało uszkodzeniu. Zajrzyjmy teraz do głównej części wiatraka. Wiatr wprawiał w
ruch śmigi. Śmigi następnie przekierowywały tą energię i wprowadzały w ruch wielkie koło zębate, które uruchamiało wszystkie inne urządzenia za pomocą pasów, przekładni i różnych tego typu urządzeń. Tym łańcuchem wciągano do góry zboże, które następnie było wsypywane do tego zbiornika. Jeden wsyp zboża ważył 150 kg i aby uzyskać mąkę, ziarno mielone było od 5 do 7 razy. W tym miejscu, w tej drewnianej obudowie, mamy schowane kamienie młyńskie. Aby utrzymać olbrzymi ciężar kamieni i mechanizmów, pod podłogą trzeciej kondygnacji wiatraka montowano grubą belkę nazwaną mącznicą. Często możemy na niej znaleźć datę budowy konstrukcji. Zmielone ziarno tworzyło mlewo, z którego następnie była odsiewana mąka i śruta, która jest paszą dla zwierząt. Wszystko to lodowało tu w urządzeniach piętro niżej, ale jest to na tyle skomplikowane, że faktycznie bez fachowca nie wchodzimy w dalsze szczegóły. Na szczytach śmigieł siedzą gołębie, ponieważ mają dobry punkt obserwacyjny z takiej wysokości i nie zaskoczy ich żaden jastrząb, a właśnie z tego powodu ta górna część wiatraka nazywa się gołębnikiem. Jak ktoś będzie na szlaku, to na pewno polecamy odwiedzić skansen budownictwa ludowego w Olsztynie. Bardzo ciekawe miejsce, przemili ludzie i dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat wiatraków. Odbiliśmy troszkę od trasy, ze szlaku wiatracznego do Boru i Kościelnej, gdzie za wioską znajduje się całkiem ładny wiatrak w polu i zrobiła nam się niesamowita pogoda. A to już wiatrak Tomasz w Ogrodzisku Wielkopolskim i przed nim leżą dwa kamienie młyńskie. Kamienie były sercem wiatraka, górny nazywany był biegunem, dolny leżakiem i to od nich zależała jakość mąki, jaką pozyskiwano w wiatraku. Wiatrak mógł pracować, gdy wiatr wiał z prędkością minimum 4 metrów na sekundę. Podczas jego lokowania ważne było zatem znalezienie takiego miejsca, w którym występowała odpowiednia siła oraz częstotliwość wiatru. Z tego powodu wiatraki znajdziemy często na rogatkach miast i wsi. Wiatraki budowano też przy głównych traktach komunikacyjnych, tak aby każdy mógł do nich łatwo dojechać. Kończymy pierwszy dzień na szlaku. Zaczynamy dzień drugi na szlaku wiatracznym i w jesiennej aurze docieramy do niezwykłego miejsca, do Osiecznej, do Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa. To miejsce jest niezwykłe na skalę całej Polski, ponieważ jest to jedyne takie miejsce, gdzie zachowały się aż 3 wiatraki stojące do tej pory w tym samym miejscu, gdzie zostały oryginalnie wybudowane. Muzeum Młynarstwa w Osiecznej warto odwiedzić nie tylko ze względu na przepięknie zachowane i umiejscowione wiatraki, ale też ze względu na właścicieli, którzy prowadzą to miejsce. Są to ludzie, którzy zajmują się odnawianiem tych drewnianych olbrzymów. Mają ogromną wiedzę na temat i młynarstwa, i wiatraków i dzielą się tą wiedzą bardzo chętnie. Na terenie muzeum zgromadzono tysiące eksponatów i pamiątek związanych z rolnictwem i młynarstwem. Oprócz tego, że na miejscu można dowiedzieć się wielu niesamowitych ciekawostek z dziedziny młynarstwa, można wziąć udział również w warsztatach z mielenia ziarna, wypiekania chleba, bułek i podpłomyków. W tym celu został wybudowany specjalny niewielki wiatrak. Warsztaty te zaciekawią na pewno nie tylko najmłodszych, ale również dorosłych. No i widać, że to miejsce jest prowadzone naprawdę z pasją i sercem. Kończymy niezwykle miłą wizytę w Muzeum w Osiecznej, bo kolejne obiekty czekają. Wiatrak w Łagowie, mimo że mocno zniszczony, warto odwiedzić, ponieważ otoczony jest dużą ilością ciekawych rzeźb z drewna. Są to głównie ptaki, ale nie brakuje też innych stworzeń. I oczywiście wiatraków. W Krzywienie jeden z wiatraków stoi tuż za sceną niewielkiego amfiteatru, a drugi ma nieco spokojniejsze sąsiedztwo, bo znajduje się w pobliżu cmentarza. Wiatraki znajdują się w przeróżnych miejscach. Zazwyczaj są w miejscach odkrytych, a ten znajduje się w takim zagajniku. Tuż obok porośniętego roślinnością olbrzyma znajduje się pracownia rzeźbiarza Mariana Malińskiego, którego drewniane dzieła zdobią wiele miejsc w Polsce i na świecie.
W miejscowości Śmigiel stoją dwa wiatraki, ale legenda o tej miejscowości mówi, że ambicją jej mieszkańców było posiadanie aż 100 wiatraków. Jednak zawsze, kiedy mieli już wybudowane ich 99, to któryś z nich albo spłonął, albo runął i tak nigdy nie było ich 100. Oczywiście to tylko legenda, która nie ma wiele wspólnego z prawdą, bo tak naprawdę nigdy nie było ich tutaj nawet 99. Źródła mówią, że najwięcej w tym miejscu było ich 52. Wiatraki faktycznie budowane są w grupach, a taka grupa nazywa się armadą. W Śmiglu, którego nazwa wcale nie bierze się od śmigieł, kończymy drugi dzień szukania wiatraków. W trakcie oglądania pewnie zauważyliście, że wiatrakom nadawano imiona męskie. Za to młynom nadawano imiona żeńskie. Wiatrakom nadawano imiona, ponieważ młynarze przywiązywali się do swoich wiatraków i traktowali je nie tylko jako miejsce pracy, ale również jako swoich przyjaciół. Dlatego wiatraki często porównywane są do człowieka, co świetnie obrazuje znaleziony przez nas cytat. Wiatraka nie buduje się, nie wznosi się. Wiatrak zostaje powołany, bierze początek albo przychodzi. Budować można dom, stodołę, oborę, to co stoi nieruchomo. Wiatrak porusza się, chodzi, pracuje, wydaje dźwięki, mówi, gra, muzykuje, zawodzi, niedomaga, choruje, gniewa się, odpoczywa, śpi. Wiatrak żyje, czuje. Jest jak człowiek i tak jak nie ma takiego samego człowieka, nie ma takiego samego wiatraka. Każdy wiatrak ma swój charakter, jedyny i niepowtarzalny. Ojcem wiatraka jest cieśla i on zawsze potwierdza to znakiem. Wiatrak odchodzi lub ginie, a tam gdzie pracował pozostaje jego mogiła. Mamy nadzieję, że w tej krótkiej relacji pokazaliśmy Wam, że wielkopolski szlak wiatraczny bez względu na pogodę może być ciekawy i uroczy. Zachęcamy Was do zwiedzania Wielkopolski tym właśnie szlakiem, bo na drodze można napotkać naprawdę przepiękne miejsca.